Poprzednio w Szęk. Ewa! 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 Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Szęk na Hardzie. Oj tak, coraz, no może nie coraz bliżej, ale jesteśmy już... O kurde, udało mi się, nie wierzę! Dobra, czy muszę wcisnąć tego, Y'a w trakcie duszenia typa. Dobra, na razie przełączę się na maczety. Ty, co to było? To było bardzo bezużyteczne użycie granatu, mam wrażenie. Super, pies sobie nagle przyszedł, tak po prostu o, na jolo sobie wszedł. No a przynajmniej dalej tam stoi, to o tyle mniej mam po prostu problemów z nim. No. Delikwent uśpiony. Ja pierdzielę, 19 minut już straciłem na... Straciłem, przechodzę ten poziom. Jestem w ogóle ciekaw, czy licznik przechodzenia poziomu w momencie śmierci się resetuje, czy nie. Dobra, z tobą się już żegnamy. Nie wiem, może wezmę maczetę i shotguna. Może coś to da. To co, lecę w dół, lecę tu. Chodź, chodź, chodź. I żegnam się z państwem. Myślałem, tak zeskoczę od razu na dół, ale widzę, że gra mi nie da. Najlepsze lekarstwo na grupki wrogów. Shotgun. No, chciałoby się, co? To jest fajne, że mogę właśnie chwycić typa. Jak do niej podejdzie kilku, to mogę po prostu strzelić. Na coś takiego jest dobry shotgunik, nie? Żegnam. Coraz lepiej. Może tym razem uda się przejść dalej. Niż 20 centymetrów. Skąd ty wziąłeś tasak? Rozumiem nóż, rozumiem pistolet, ale tasak? Skąd ty wziąłeś tasak, koleś?
Okej. Okay. Widzę, że też shotgun nieźle mu wali na pysk. Ciekawe, w sumie ile mu to życie całkowicie odbiera. Dobra. W górę. Dalej. To jest fajne, że on domyślnie jakby strzela z tych rewolwerów, nie? Czyli próbuje z takiej odległości shotgunem zrobić. Interesujące. Chodź tu. No. Gdzie mnie z tym batem? No, batem po angielsku, nie? To jest police bat, czyli bała policyjna, powiedzmy. Gdzie z łapami? No nie, dużo mu to nie bije, niestety. No, Jordan, chodź, spotkasz się ze stwórcą. Dobra, już jest chłodnia. Teraz nie popełnić błędu. W tym miejscu niestety bardzo niego łatwo. Żryj. No chodź. A, nie? No leć. Nie poleci, no. Kamera po prostu automatyczna cenzura względem kamery. No nie da mi zmienić kolesia, no. Ale bullshit. Ale bullshit. Dobra, go. Go. Wybierasz się gdzieś? O, to było ładne połączenie nawet. Mam. Nie spaść. Ale wy w sumie możecie. No. Bardzo ładnie. Teraz w dół. Tu. Ty właśnie przed nim spadł i te ma na to totalnie wysrane. Super. Okej, to już końcówka, to już końcówka. No, tylko teraz nie popełnij błędu. Jak będziesz się tak chwalił, hełpił, to bardzo to łatwo. Nie, 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 nie. Minimalna ilość HP. Dobra. Dobrze, to nie jest automatyczna śmierć, bo się teraz wpień. Jest co najmniej pierwsze trzy śmierci wycinam, nie? Jak nie więcej. Okej. Okay. To już jest końcówka. Jest zapis, dobra. Still living the dream. Hey, butcher. Shank. I'd kill you now, friend. But I want you to hear her scream. We'll pay for killing Ava. I tell you, she was one sweet ride, all fighting for her life and shit. Kurde, ale ten rzeźnik naprawdę nie wie chyba, kiedy odpuścić. O, mam taką ilość, z taką ilością HP, mam z nim walczyć. Super. Okej, czyli widzę, jego chwyty, znaczy jego to uwiązanie, powiedzmy, na tym też jest krótsze. Muszę się śpieszyć. Aha. Świetnie. Tak wiem. Jak to lure? Ja go nie zwabiam. Nie powiedzcie mi, że dopiero jak ktoś jest zestrzelony, to on będzie tylko z tego ataku korzystał.
Ja sobie mam tym tylko pomóc, żeby on zahaczył. O, niezłe combo. Pewnie z ringu sobie to wyniósł. Żeby to zahaczyło mięso, a nie mnie. No, już by sobie to zdupcył teraz, no. Ale też dłużej trzeba to zrobić. Dobra, był nie przed jednym, ale oczywiście nie uniknąłem kolejnego. Dziękuję, do widzenia, nie ma mnie. Okej. Okay. Gdzie on tam zniknął nagle? Dobra, podejście trzecie do niego. A, chciałbyś, co? Dobra, nie. Tutaj trzeba podejść. Trzeba podejść. A, jeden granat zmarnowany. Kurde. Szkoda. Nie ma co skakać. No chyba, że idealnie w momencie, w którym on rzuca ten hak. A to chyba się z dość dużym ryzykiem wiąże z mojej strony. Ej, czy on automatycznie będzie ten atak wykonywał? No. Dziękuję bardzo. Już połowa HP. Bez komentarza. Jak on takie rzeczy na ringu wyczyniał, no to... O, super. Ja mu lewo co zbiłem, a on mnie już prawie obił. Interesujące. Halo? Co to miało być? Tak, brawo. Stój tam dalej. Hej, czy ja mogę... Bo teraz był taki dźwięk, ja mógł ten, nie wiem, skontrolować. Jednak ten jego chwyt. Ale chyba nie. Dobra, teraz go pociąć. Będziemy trochę go pociąć. Dziękuję. O Jezus, ale by... Super. Myślałem, że etap do niego będzie był irytujący, ale on jest jeszcze gorszy. Brawo, to żeś po prostu się popisał. Teraz mówię o sobie, nie o nim. Jakby ktoś nie zrozumiał. Zaduś się na śmierć. Bo jakby ktoś się interesował, to tak, da się nie zadusić na śmierć. Patrz, Batman. On poddusza, ale nie zabija. Zajebiście. To się nazywa wyczucie czasu, nie? Dobra. Z tym won. To już sobie nie zepsuje. Bo nie żyje. Ja pierdzielę. Aha, nie. To po prostu dźwięk na jakby jakiś mocniejszy atak tylko był. Okej. Okay. Aha. Dobra, zobaczysz, ile mu shotgunem biorę. Au. No, zdążyłem na szczęście.
Bier. Nie żyję. Zginąłem w ogóle w powietrzu, zanim wylądowałem. Świetnie. Kurde, Uzi widzę jest dobre, bo od razu dwa naraz ściągam. Ej, był unik, gro! Muszę wyczekiwać tego ataku jego z tym hakiem, bo to jest najwięcej tego, życia do odjęcia. Przeze mnie, jemu. Nie no, nie wierzę! Ile sekund to trwa? Wow, uniknąłem najmocniejszego ciosu, jak miał w repertuarze. Czy tego klaśnięcia. No, poprawka. To jest najmocniejszy cios w jego repertuarze. Zde? Dobra, wrócę do rewolwerów. Okej, jeszcze jedna taka akcja i powinno wystarczyć. Dobra, nie. To już odstawiam, to już bym nie zdążył, nie ma bata. Nie wierzę w to! Nie wierzę! Tak bliziutko! Jakbym nie miał tego całego kombosa swojego, to bym to jeszcze mógł przeżyć. XD? Chyba, że gościu jeszcze nie zdążył się pozbyć tego łańcucha z tej tuszy, ale zdążył mnie natomiast walnąć mi, wiecie, łokietą od góry i odtegować. Raz, dwa, trzy, cztery. Jin byłby dumny. Dobra, to jest też zależne od zasięgu. Jego oczywiście. Czytaj, na ile jest w stanie mnie chwycić. No, jakim kurna prawem ja się pytam? Dobra, masz trzy granaty na ryj. Z nawet fajnym wąsem. Chciałbym taki. Ciekawy hitbox. Bardzo ciekawy. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Jemu na jeden atak bije chyba 5 ciosów. Znaczy, jedno to przeciągnięcie, mam takie wrażenie. O, bardzo fajnie. Dobra, teraz na drugą stronę. Strzelamy. Obniżamy. Nie zdążyłem uniknąć, niestety. Dobra, już chciałem granatę rzucać, nie? Ale na szczęście nie rzuciłem. Zde? O, świetnie. Jakie warmię się na tyle odbiłem, że on... Zostaw. Jeden granat. Jeden spudłowałem, ale drugi trafił. Tyle dobrego. Dobra. Mam niestety tyle życia, że jeden jego atak jest w stanie mnie teraz po prostu rozwalić, więc... Wróćmy sobie tutaj. Znaczy wrócił, wszedłem sobie tutaj po prostu. A skubany jak wyskoczył. Zdążę... A gdzie tam? Ty se biegnij, ja se strzelam. Czy się uda? Jest! Udało się! O, chyba szósta próba.
jeszcze ci mało? To się nazywa mielonka, co nie? W sumie ja tak zmieliłem kilku kolesi wcześniej, także... No dobra, chciałem to zrobić... Znaczy, z Cassandrą czymś zawalczymy później, ale żeby mieć chwilę spokoju, to się muszę z tymi kolesiami jeszcze uporać, nie? Dobra, proszę mnie to wymienić na muczety. Gin. Dziękuję. Dobra. Z Cassandrą zawalczymy w kolejnym odcinku. Ode mnie to tyle póki co. Widzimy się w następnym. Adios.